co, dzisiaj rozmawiamy o palącym temacie, niestety, ale inwazji Rosji na Ukrainę, bo tak to trzeba nazywać. I Franek, co o tym myślisz? Myślisz, że Putin dalej się posunie do tego, czy jednak zatrzyma się na dwóch separatystycznych republikach? Przepraszam, ale ja w ogóle nie usłyszałem, co do mnie powiedziałeś, ze względu na to, że przerywało. Także musiałbyś powtórzyć. To zaczekaj sekundę, może spróbuję. Teraz lepiej. O, widzisz, no to w takim razie ciebie się zapytam o to, co sądzisz na temat inwazji Rosji, domyślę Putina, na Ukrainę. Jak myślisz, czy Putin jest w stanie zaatakować Ukrainę dalej, czy zatrzyma się na tych dwóch separatystycznych marionetkowych republikach? Przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejsza kwestia jest następująca, że generalnie rzecz mówiąc, Władimir Putin robi idiotyczne rzeczy pod względem następującym. Federacja Rosyjska, kiedy 8 grudnia 1991 roku rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, właśnie tym okresie zaczęła sobie właśnie zajmować pewnego rodzaju regiony mało potrzebne z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia gospodarczego, takie jak Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa oraz mieliśmy do czynienia w roku 2013 z Krymem i z tymi dwoma republikami, które wczoraj ogłosiły, przedwczoraj ogłosiły tak zwaną niepodległość. W ogóle strategia Władimira Putina od 22 lat na Kremlu jest irracjonalna, jest błędna. Dlatego, że Rosja, mając takie, a nie inne zasoby naturalne, czyli ropę naftową, gaz, powinna, mając też takie, a inne zasoby ludności, natomiast aczkolwiek z demografią jest jeszcze gorzej niż w Unii Europejskiej, znaczy w krajach Unii Europejskiej, Rosja z takimi zasobami nie powinna wywoływać żadnych wojen, tylko powinna wejść w globalny łańcuch wartości, co weszły państwa Europy Zachodniej, Ameryka, Australia i tak dalej. Władimir Putin od 22 lat prowadzi po prostu tak bezsensowną politykę, a teraz facet po prostu zgłupiał, dlatego, że po prostu ta Ukraina jest niepotrzebna i to, co słyszeliśmy 2 dni temu, kłamstwa, konfabulacje Władimira Putina, to jest po prostu niedorzeczne. To jest tak jakby premier Johnson powiedział, że Irlandia de facto to nie jest niepodległy kraj. Irlandia powinna należeć do Wielkiej Brytanii ze względów historycznych, tak? Putin mniej więcej coś takiego kierunkowo powiedział. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, nie wiem, czy Putin zwariował, dlatego że to już nie jest ta Ukraina, którą mieliśmy w roku 2014, kiedy rozpoczęły się walki zbrojne. Jest dzisiaj jednak Ukraina zbroją, którą dostarczały państwa Europy Zachodniej. To jest jednak Ukraina mocniejsza pod względem wojskowym. To jest wreszcie Ukraina, która nadal jest oczywiście słabym państwem gospodarczym, bo PKB per capita według siły nabywczej, według danych Banku Światowego, jeszcze wczoraj sobie sprawdzałem te dane, jest najbiedniejszym krajem obok Mołdawii w Unii Europejskiej, jak popatrzymy na ten wskaźnik. Natomiast to jest kompletnie inny kraj, to jest kraj reformujący się, to jest kraj, który chce podążać ku NATO, ku Unii Europejskiej. Wojna jest po prostu bezsensowna i Putin sporo może na tym stracić. Putin może na tym bardzo sporo stracić, dlatego że wyobraźmy sobie, przeliczmy sobie to, ile rodzin będzie de facto pośrednio uczestniczyć w tej walce zbrojnej, o ile by do niej doszło. To są jednak konkretni wyborcy. I czy część z tych wyborców nie wkurzy się na Władimira Putina, jak wróci do Federacji Rosyjskiej zraniony żołnierz, czy, że tak powiem, jeszcze inne nieszczęścia się wydarzą? Kalkulacja jest idiotyczna. Na pewno jest idiotyczna kalkulacja.
Władimir Putin pokazał, że jest niebezpieczny człowiekiem już w roku 2008, powtórzył to jeszcze bardziej w roku 2013-2013, a teraz jeszcze bardziej to pokazuje. No to jest bezsensowna wojna. To jest bezsensowna wojna. Zresztą w ogóle cała polityka rosyjska, i polecam taką książkę pana Władysława Izomieńcewa, Rosja w świecie XXI roku, nie nowoczesny kraj, która pokazuje tak naprawdę, jakim państwem jest Federacja Rosyjska. To jest bierne, zacofane państwo mające tylko dwa zasoby. Najważniejsze w dzisiejszym świecie. Jeszcze najważniejsze, podkreślam, dlatego że wiemy, że będziemy mieli do czynienia, mamy do czynienia ze zmianami klimatu i z perspektywy czasu jest duże prawdopodobieństwo, że te surowce naturalne już się nie będą pojawiać. To znaczy ropę i gaz. Oni nic innego nie mają. To jest 50% eksportu rosyjskiego, to jest 50% dochodów budżetowych do budżetu. To jest nienormalna gospodarka, to jest słaba gospodarka i naprawdę Putin po prostu zwariował. A jak myślisz, czy to, że ewentualnie większość świata zachodniego, czyli tutaj mówię i o Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, nie wiem, Australii, Japonii, poza tak naprawdę Chinami, tak na dobrą sprawę, czy to mogłoby rzeczywiście zatrzymać Putina i czy to faktycznie mogłoby doprowadzić do tego, że Putin by się mógł wycofać? Bo zwyczajnie, po pierwsze, Putin miałby tylko jeden rynek zbytu, a po drugie, Chiny by mogły sobie swobodnie ustalać ceny i Putin nie miałby tak naprawdę w tym momencie nic do gadania. To znaczy tak, jeszcze wydaje mi się, że warto wspomnieć, jak my już chcemy mówić o Zachód, rozumiem Unia Europejska, prawda? Jeszcze Wielka Brytania. No to, że tak powiem, Węgry gdzieś czytałem, ale ja nie wiem, czy to jest w 100% potwierdzone, że nie poprą tych sankcji. Znaczy, my już mamy, że tak powiem, tak zwanych pożytecznych idiotów na Zachodzie. Pani Alice Weidel, to jest taka szefowa Alternative für Deutschland, to jest taka niemiecka konfederacja, już powiedziała, że niedopuszczenie certyfikacji Nord Stream 2 jest błędem. W ogóle cały Nord Stream 2 wydaje mi się, że to jest po prostu pomysł z punktu widzenia niemieckiego, z punktu widzenia nawet gospodarki rosyjskiej, Federacja Rosyjska na tym traci. Powiedzmy sobie szczerze, no cały świat zachodni pod względem gospodarczym jest zdecydowanie bardziej mocniejszy niż Federacja Rosyjska. Przecież sama Polska, bodajże Federacja Rosyjska to jest 23 tysiące dolarów. Mówię to PKB per capita według siły nabywczej dolara międzynarodowego z roku 2017. Tak to właśnie opisuje Bank Światowy. To Rosja, że tak powiem, jest biedniejsza od małej, no w porównaniu właśnie z Rosją Polski. To jest bodajże 23 tysiące dolarów na głowę. Polska to jest bodajże 31 tysięcy dolarów na głowę. Także no, tak jak już wspominałem, mamy tutaj jeszcze do czynienia z Chinami. Z Chinami jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa. Właśnie w tej książce, o której wspominałem, pana Władysława Izomieńcewa to było powiedziane, ponieważ Władimir Putin sprzedaje Chinom taniej gaz. A czemu go sprzedaje taniej? Po to, żeby Chińczycy inwestowali. Tylko że chińskie inwestycje zagraniczne to jest tam bardzo mały kawałek, one nie za bardzo tam są i bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje portfelowe. Z tego co ja słyszałem, Chińczycy się bardzo boją. Nawet oni się boją, że tak powiem, korupcji rosyjskiej, prawa własności. Zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, dla takich Chińczyków, no demograficznie Rosja jest po prostu krajem, no jest zdecydowanie gorszej sytuacji niż kraje unijne. Kraje unijne są no już też w złej sytuacji. Tak, także no mówię, no to jest chore państwo, mamy do czynienia z chorym, niebezpiecznym człowiekiem, który rządzi od 22 lat na Kremlu, wygaduje, zresztą też wygaduje, że tak powiem, tak w dół, że Ameryka go atakuje, no tak, bo tarcze antyrakietowe, która jest już w Rumunii, będzie za niedługo w Polsce gotowa. Po prostu mamy do czynienia z takimi konfabulacjami. No, mówienie o Ukrainie, że Ukraina to jest jakaś, nie wiem, no część, że to jest de facto część Rosji, no bzdura totalna. No, Chmielnickiego to tutaj, pamiętają Polacy Chmielnickiego, tak, ci połowa właśnie XVII wieku, tak.
Później XIX wiek, no, no też, że tak powiem, było coś takiego jak, no, no nie, no to po prostu to, co to po prostu to było kłamstwo na kłamstwie pana Władimira Putina 2 dni temu. No przecież nie oszukujmy się, ale to było też dobry obrazek ze strony ambasady amerykańskiej w Kijowie, gdzie pokazali, że Kijów tak naprawdę istniał już za czasów bizantyjskich, tam gdzieś już X, IX nawet wiek, a do XII wieku tak naprawdę w Moskwie była jedna wielka puszcza. No i w sumie tak było, no bo nie oszukujmy się, no Moskwa, czy ogólnie no Ruś Kijowska była pierwszą, dopiero później była chyba Ruś Czerwona, a dopiero na samym końcu Ruś Biała. Przepraszam, nie, najpierw była Ruś Biała, później Ruś Czerwona, czyli właśnie Moskwa, która była po pierwsze zainspirowana przez Mongołów, a pierwszymi władcami tak naprawdę Rusi Czerwonej byli Wikingowie, bo tak naprawdę to Romanowowie byli Wikingami. No tak, no przecież de facto Rosja powstała de facto z Rusi Kijowskiej, tak? I no teraz Putin no, no nie wspomina jakoś dziwnie o tym fakcie. Natomiast mi się wydaje, że bardzo dobrze wspomniałeś Amerykę. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, że tak powiem, pozytywna reakcja strony amerykańskiej na te wydarzenia. Dobrze, że Ukraina ma wsparcie. Przypomnę, 1,2 miliarda euro. Wsparcie Unii Europejskiej, miliard dolarów wsparcie Ameryki, także dobrze, że mamy, że tak powiem, poważnych ludzi, dobrze, że Unia Europejska też zareagowała w sposób dobry. No natomiast mi się nie podoba, no nie podobały mi się te tak zwane pielgrzymki na Kreml, to znaczy pielgrzymki pana kanclerza Scholza, czyli nowego kanclerza Niemiec, no i prezydenta Macrona. Wydaje mi się, że to było po prostu kompletnie niepotrzebne. Nie w tej chwili. Od tego są, że tak powiem, rozmowy, a Putin sobie, że tak powiem, przyjazdami właśnie tych dwóch polityków, on sobie zrobił PR, a prezydent Francji i kanclerz Niemiec po prostu, że tak powiem, zrobili sobie zły PR. Także wydaje mi się, że takie wycieczki są niepotrzebne. A jeżeli nawet ktoś ma robić taką wycieczkę, no to przecież obowiązuje traktat lizboński. No, od prowadzenia polityki zagranicznej nie jest kanclerz Niemiec, nie jest prezydent Francji, tak? Tylko od prowadzenia polityki zagranicznej jest wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. No, ale że tak powiem, państwa nie realizują traktatu lizbońskiego. No, a traktacie lizbońskim jest właśnie napisane, że to jest właśnie osoba, która jest za to odpowiedzialna. Także szkoda, że po raz kolejny dwa najważniejsze państwa w Unii Europejskiej no, łamią traktaty. Jest pan Borrell, to, że tak powiem, pan Borrell, bo pan Borrell jakby co, jeżeli już ktoś miałby w Rosji, no to pan Borrell powinien rozmawiać z Władimirem Władimirowiczem. Ewentualnie Annalena Baerbock, która no, moim zdaniem jest naprawdę dobrą ministrą spraw zagranicznych Niemiec. Trochę widać, że też tak z przekąsem reaguje na to, co robił wcześniej Scholz i tak naprawdę wyszło, że no, to jest wszystko na jej stronę. I witamy też dwóch gości, witam Szymona i Jakuba, witam was bardzo serdecznie w moim pokoju. Jeśli chcecie coś powiedzieć na temat Rosji i agresji Rosji na Ukrainę, możecie podnieść rękę, możecie się zgłosić, chętnie udzielę wam głosu. I tak jeszcze zapytam was ogólnie, wszystkich, też ciebie Franek, jak myślicie, czy to są faktycznie ostatnie podrygi Putina, bo dobrze wie, że albo przegra w wyborach już tak konkretnie mniej więcej jak Łukaszenka, czyli będzie takim naprawdę już nieuznawanym prezydentem jak Łukaszenka, mimo że będzie gdzieś tam może jeszcze rządził, czy zaatakował, bo zdaje sobie sprawę, że będzie rządził do śmierci. Nie wiem, Franek, że ja może mam ty mówić. Coś powiesz? Że ja mam mówić. No bo raczej koledzy się nie zgłaszają, także... Okej, okay, no, no ale to... Ale okay, zapraszam. No, ale... Znaczy wydaje mi się, że to jest takie wrażenie z kłusów, do kiedy będzie Władimir Putin rządzić. Nie wiemy tak naprawdę, co siedzi w głowie. Tylko Putin wie, co siedzi w jego głowie. Nie mam pojęcia zielonego. Tego nie wiem, czy to są ostatnie podygi Putina. Natomiast Putin
No, coraz bardziej wariuję, to jest fakt. Coraz bardziej głupsze wypowiedzi. Mamy do czynienia z coraz głupszymi wypowiedziami Putina. No to prawda, chociaż też tak się zastanawiam, jak zareagują ogólnie Rosjanie, bo wiemy z różnych sondaży, tych zleconych pewnie przez Kreml, że po prostu no tak czy siak mamy do czynienia z sytuacją, gdzie no niby Rosjanie popierają działania Putina, a z drugiej strony też mamy wielu młodych Rosjan, też szczególnie mieszkających w Moskwie i w Petersburgu i w innych większych miastach, gdzie po prostu no poparcie dla militarnych działań Putina jest wręcz zerowe. I pytanie, która strona teraz wygra? Czy ta bardziej prozachodnia, ta bardziej prodemokratyczna, czy jednak będzie to strona niestety proputinowska? Witam Julię też bardzo serdecznie. Spokojnie. Wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, dlaczego Władimir Putin w ogóle doszedł do władzy. Nie zapominajmy, że w roku 1990 Federacja Rosyjska była bankrutem. Była bankrutem, nie spłacała odsetek od zaciąganych długów. Zresztą tak jak Polska pod koniec lat 80. No i kiedy Władimir Putin doszedł do władzy, to jest coś jak PiS. Nie bywało szczęście postaci tego, że do góry poszły ceny ropy i gazu, no i gospodarka rosyjska ruszyła. Wiadomo, że ona musiała ruszyć, bo ona po prostu była w dołku, tak? Była w całe lata 90. praktycznie to była recesja, tak? I tam dlatego mieliśmy tam nawet roczne wzrosty, tam nie wiem, 11, nawet 12%. Także dzisiaj wydaje mi się, że... No i po pandemii, pamiętajmy, że po pandemii jednak też, no, po pandemii była tragedia ze względu na to, że jednak no to, co jak były niskie ceny też gazu, no to i paliw ogólnie, no to też strasznie zawahało też gospodarką Rosji. No generalnie kurs rubla to jest patologia, dlatego że ten kurs tylko zależy od cen ropy i gazu. Rubel jest mocniejszy, kiedy cena ropy i gazu idzie w górę, rubel jest słabszy, kiedy cena ropy i gazu idzie na dół. To nie jest normalna waluta, to nie jest normalne w gospodarce, żeby waluta była tylko i wyłącznie uzależniona od surowców energetycznych, bo Rosjanie nie mają co innego sprzedawać. Ja nie mówię o broni czy o sprzęcie wojskowym, ale to jest po prostu jest taka patologia, jeżeli chodzi o gospodarkę, że to się w pale nie mieści. No ale dzisiaj rzeczywiście doszło nowe pokolenie. Wydaje mi się, że to młode pokolenie. Dobrze, że jest jakaś osoba w Rosji, na którą idą to i idzie część Rosjan. To jest Aleksiej Nawalny, który teraz siedzi w Łagrze. Bardzo odważny człowiek. Bardzo odważne jest to, co on robi. Ale wiadomo, że nie dopuści go Władimir Putin do normalnych wyborów, w sensie wyborów prezydenckich, no bo wiadomo, że by przyszedł do państwowego programu i by zaczął wygadywać takie rzeczy, o których zwykli Rosjanie nigdy w życiu nie słyszeli, czy o stopniu korupcji, o tym, jak jest, że w Rosji i tak dalej, i tak dalej. No właśnie i tak prawdopodobnie będzie. No zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało i jak bardzo mocno też ta jednak ta autorytarna, wręcz despotyczna strona Putina będzie dalej działała Rosji. Zobaczymy. I teraz takie pytanie. Jakubie, chcesz coś powiedzieć ewentualnie? Chcesz coś dodać do naszych dywagacji, czy raczej chcesz być słuchaczem? Nie wiem, zareaguj może emotikonką albo coś. Możesz kliknąć to serduszko i zareagować jakoś, czy chcesz, nie wiem, zabrać głos, czy nie. W międzyczasie, żeby tak głucho też nie było, bo też dodam, że jeżeli wszystko fajnie się powiedzie, też będzie ciekawa rozmowa, to jak najbardziej polecam. Będzie ta rozmowa dostępna prawdopodobnie na Spotify, także zapraszam. No, widzę, że Jakub chce coś powiedzieć, to proszę. Dobry wieczór panom. Tutaj prosił pana o jakąś relację z mojej strony. Na razie relację z mojej strony. Na razie biernie się wszystko. Ale oczywiście, jeśli pojawi się jakiś wątek i będę miał coś do powiedzenia, to będę zabierał głos. Super. Także może się pan zgłaszać jak najbardziej. To ja wrócę może do Franka, bo myślę, że tutaj jest aktywnym i mówcą, i słuchaczem, także możemy też kontynuować. I mówię tak, jak mówię, jeżeli pan Jakub będzie chciał się zgłosić, proszę bardzo, zapraszam do rozmowy. I teraz takie pytanie, może też do pana Jakuba jak najbardziej. Jak wygląda
według Was reakcja Polski w tym temacie? No bo mamy też niby dobrą reakcję na początku i ze strony Andrzeja Dudy i po części ze strony polskiego rządu, no ale po tych reakcjach dzisiejszych i wystąpieniu premiera Morawieckiego na temat, że Donald Tusk jest szefem partii Nord Stream 2, gdzie można zarzucać wiele Niemcom to, że jednak dopuścili do tego, że Nord Stream 2 zostało jakoś tam bardzo mocno wyciągnięte, bardzo mocno postępowo, to jednak Niemcy się zreflektowali i się na razie przynajmniej cofnęli, a Polska nadal nie wycofała się z kontraktu na węgiel i ściągamy milionami ton węgiel nie tylko z Rosji, no ale właśnie z Donbasu, też po części finansując Donbas w walce z Ukrainą. Ja dopytam, bo może któryś z panów ma większą wiedzę. Jak Niemcy deklarują rozciągnięcie w czasie tej sankcji, nazwijmy to, na Nord Stream 2? Czy oni nie określili terminu, czy to ma być jakieś krótkoterminowe zawieszenie tej certyfikacji? Powiem szczerze, że tego nie wiem, tylko że tak powiem, dzisiaj przeczytałem o tym, że Nord Stream 2 wstrzymany, ale co się za tym kryje, nie wiem. To jak zwykle nie wiadomo. Okej, no tutaj pytał pan, jak wygląda reakcja Polski. No ja tak jak kontrarium mógłbym zapytać, a jak mogłaby wyglądać? To znaczy, co my mamy w swoim asortymencie i jakie sankcje mogłaby nałożyć Polska jako Polska, nie mówię tutaj o Unii, czy NATO, żeby to miało jakieś realne działanie. No wspomniał pan oczywiście tutaj o węglu, no ale to, co możemy robić i wydaje mi się, że to, co robią nasi politycy, no oprócz oczywiście, tak jak tutaj pan też wspomniał, uprawianie tej brudnej polityki, to znaczy tej wzajemnego zarzucania się różnymi epitetami, tak, no to możemy moim zdaniem nalegać tylko i naciskać na te państwa i na te organizacje, które faktycznie mają jakąś moc sprawczą, ażeby jakieś sankcje nałożyć, które będą dotkliwe, czy to dla rządu Federacji Rosyjskiej, czy dla ludzi powiązanych z władzą, tak, możemy po prostu tylko nalegać i naciskać na to, żeby to one te sankcje nałożyły. To znaczy, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten węgiel z Donbasu, no to Donbas na tym może sporo zarabiać. Już nie mówię, że jest finansowany, wiadomo, przez Putina cała ta separatystyczna republika, ale też dużą część na pewno finansów gdzieś tam dostaje z zagranicy poza Rosją, no to właśnie od Polski przez ten węgiel, więc myślę, że akurat pod tym względem tu moglibyśmy się jakoś wstrzelić, a tak jak mówię, no na pewno gdybyśmy mówili jednym głosem, tutaj też mówię, no można pochwalić trochę Donalda Tuska i też Szymona Hołownię, który dosyć często krytykował jednak Donalda Tuska, tutaj jednak się wstawił za nim, że tak powiem, więc no jest może gdzieś tam nadzieja, może w prezydencie Dudzie, który nagle trochę zmienił jakby front, no nie wiem, co myślicie? Znaczy, mi się wydaje, że Polska mogła zrobić więcej. Po pierwsze, nie kłócić się głupio z Unią Europejską o niepotrzebne rzeczy. Po drugie, mogła pierwsza dostarczyć broń na Ukrainę. Bo wcześniej od nas zrobiły to Czechy oraz Litwa. Wydaje mi się, że Polska powinna być absolutnie pierwsza ze względu na to, że jakościowo jednak to myśmy powinni być tym sojusznikiem, na którym najbardziej, gdzie zależy nam najbardziej właśnie na dobru Ukrainy. Na dobru Ukrainy, czyli na bezpiecznej Ukrainie, na też silnej gospodarczo Ukrainie. Ale tak właśnie sobie teraz jeszcze czytam a propos, bo tutaj jest mowa o sankcjach. Wydaje mi się, że to muszą być oczywiście sankcje europejskie, bo Polska wydaje mi się, że bez sensu, żeby się na dwoje dzielić, tak? To no tutaj, że tak powiem, Unia Europejska musi jednak dawać te sankcje. No jednak już gospodarczo Rosja traci na tym konflikcie. Indeks giełdy rosyjskiej MOEX spadł aż o 14%, cytuję. Rubel spadł do najniższego poziomu od listopada 2020 roku. Także rentowność rosyjskich obligacji dolarowych zapadających w 2030 roku wzrosła do 6,1%, najwyższego poziomu od 2015 roku.
Czyli to są de facto, można powiedzieć, takie realne sankcje na gospodarkę rosyjską. No bo też jakie sankcje? No też była taka dyskusja, czytałem na świecie zachodnim, czy, że tak powiem, wyłączyć ich od takiego systemu bankowego SWIFT, na podstawie którego można na przykład przelewać pieniądze, no ale to nie jest też dobry pomysł, dlatego że no dobrze by było, żeby świat zachodni miał kontakt, to znaczy miał kontakt taki, co, że tak powiem, Rosja robi ze swoimi pieniędzmi, gdzie te pieniądze idą i tak dalej, i tak dalej. Tak ona wtyka, że tak powiem, CIA, amerykańskiego CIA, także wydaje mi się, że najlepsze sankcje są, no wiadomo, no my nie jesteśmy się w stanie jako Unia Europejska i to wszystkie państwa uniezależnić od gazu, od ropy naftowej, od gazu przede wszystkim, dlatego że tymi do gazoportów, no nie jesteśmy w stanie wszystkich całego gazu brać z gazoportu, to jest nierealne. Także no niestety no musimy być częściowo gdzieś tam zależnie, jeżeli chodzi o gaz. Oczywiście to jest też inna dyskusja kompletnie, czy w takiej sytuacji inwestować w elektrownie gazowe, no bo jakby kraje unijne nie inwestowały w elektrownie gazowe, no to mniej byśmy potrzebowali gazu, ale to jest kompletnie inna dyskusja. No tak jak mówię, no wydaje mi się, że Polska powinna no lepiej zareagować. No po raz kolejny, że tak powiem, ja nie mówię, że w ogóle nie zareagowaliśmy. Akurat to, że pojechał tam minister Rau do Ławrowa, to akurat popieram, bo wydaje mi się, że ministrowie spraw zagranicznych muszą się spotykać, bo chwałą PiS-u, PiS jeszcze przez 6 lat głupio chwalił tym, że nie doszło do spotkania pomiędzy Ławrowem a polskim ministrem spraw zagranicznych z PiS-u. No, tak się polityki jednak zagranicznej nie prowadzi. No politykę zagraniczną prowadzić się przede wszystkim właśnie z trudnymi przeciwnikami politycznymi. No Rosja jest trudnym krajem, no i trzeba z Rosją dyskutować, trzeba rozmawiać na różne tematy. Panie Jakubie, coś dodać, coś odjąć? Na razie nie. Pozostaje mi się jak najbardziej zgodzić z tym, że należy dyskutować, nawet jeśli oponent jest większy i groźniejszy. Okej, to w takim razie może przejdźmy trochę też do tematu właśnie tej reakcji innych państw. No bo tak jak mówicie też, no tak jak też Franek powiedział, że jest taka sytuacja, że no te kontrakty gazowe i te elektrownie gazowe jednak dominują, zaczynają dominować też, przecież trzeba dodać, że Niemcy zamykają elektrownie jądrowe właśnie na rzecz gazu, bo chcą jednak inwestować w ten gaz, to jednak po pierwsze, moim zdaniem, gdyby, też mówił dzisiaj o tym Radek Sikorski w Faktach po Faktach, że jednak gdybyśmy mieli jakieś tam jaja i założyli Unię Gazową, tak jak była najpierw Europejską Unię Węgla i Stali, później też Unia Uranowa, żeby tak zrobić też z gazem, żebyśmy wspólnie kupowali ten gaz. A druga kwestia jest taka, też mam do Was pytanie, co myślicie na temat tego, czy Stany Zjednoczone zaczęły wygrywać wojnę informacyjną z Moskwą, z Rosją, co też widać, no bo też te wyprzedzające mowy, że zaatakują tego dnia, nawet jeżeli nie zaatakowali, to być może właśnie dlatego i Putin musiał się bardziej bronić informacyjnie niż atakować jak do. To znaczy, wydaje mi się, że reakcja amerykańska generalnie rzecz biorąc na te kwestie związane właśnie, których my wspominamy, była dobra, była odpowiednia. A propos pomysłu Radosława Sikorskiego, rzeczywiście on już od... Zresztą to był też pomysł rządu PO-PSL, w zasadzie tej drugiej czterolatki, to tak to nazwijmy. To był pomysł taki, żeby Unia Europejska wspólnie kupowała gaz. No tak jak rzeczywiście uran kupuje, uran, który jest niezbędny właśnie do produkcji paliwa, który służy do elektrowni atomowych. No ja generalnie, ja ten pomysł popieram, dlatego że jednak widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o te kontrakty długoterminowe z Rosją. Na przykład jest taka spółka Europol Gaz. To ona, że tam swoje udziały ma w
tam 51% udziałów ma strona rosyjska, tam 40%, tam reszta ma udział PGNiG, no i że tak powiem, ta spółka regularnie nie wypłaca zysków, że tak powiem, właśnie Europolugaz nie wypłaca dywidend, jeżeli chodzi o tranzyt, też są problemy, jeżeli chodzi o dochody właśnie z tranzytu. No a tutaj powiedzmy sobie szczerze, no Unia, jednak ten uran, jak kupują Unia Europejska, idzie go potem proporcjonalnie do, tak myślę, że to było najbardziej logiczne, że idzie właśnie proporcjonalnie do liczby ludności, no to wydaje mi się, że to po prostu jest lepszy pomysł, no to wtedy Rosja, że tak powiem, byłaby bardziej przyciśnięta i te, i mogłyby być, jest prawdopodobieństwo, że te ceny byłyby niższe, także ja ten pomysł absolutnie popieram. No właśnie, to też przypomniałeś, bo faktycznie była taka propozycja ze strony Platformy Obywatelskiej w tej drugiej czterolatce, tak jak już powiedziałeś, w drugiej kadencji. I właśnie tak, no mówię, no to co zrobił też jednak Biden i to, co robi teraz administracja amerykańska, to jest dla mnie mistrzostwo świata, bo naprawdę przez lata Putin, zresztą mamy też to do czynienia w Polsce, bo też to bardzo dobrze niektórzy też dziennikarze, chyba też na czele z Szymonem Jastrzębiem, pokazali, że tak naprawdę wszyscy ci antyszczepionkowcy, którzy dotąd byli antyszczepionkowcami i namawiali do tego, żeby się nie szczepić i tak dalej, ja swoją drogą też myślałem prędzej, że być może będą chcieli później namawiać do tego, żeby kupować szczepionkę Sputnika, tą rosyjską. No to na szczęście się nie udało, to na szczęście jakoś wybiło im to z głowy, może dlatego, że chyba ludzie już przewidzieli ich następne ruchy, no ale ci sami ludzie, którzy najpierw krytykowali szczepionki, dzisiaj negują tak jakby istnienie po pierwsze Ukrainy jako suwerennego państwa, też zachęcając do tego, żeby może Polska włączyła się w wojnę i zagarnęła sobie Lwów na przykład, co jest dla mnie kompletnie absurdalne, też po części jako potomkowi osoby, która uciekała z Ukrainy, bo mój dziadek uciekał z terenów Ukrainy przed bandami UPA, ale to nie oznacza tego, że większym zagrożeniem dla Polski nie jest wcale Ukraina, która powinna być w Unii Europejskiej i w NATO, też dla naszego bezpieczeństwa, a największym zagrożeniem jest właśnie Rosja, która się rozciąga aż po sam kraniec Azji. Więc po prostu niby znaczy Stany Zjednoczone wygrywają te wojny i mam nadzieję, że po prostu zrobimy też wszystko tutaj w Polsce, też ogólnie Unia Europejska zrobi wszystko, żeby ta narracja też także także w Ukrainie, gdzie też są sygnały, że przecież ukraińscy żołnierze dostają SMS-y, że mają się rozbroić, ponieważ rosyjska armia już zajęła Ukrainę i że zostają wchłonięci. I tak naprawdę, żebyśmy nie tylko Amerykanie, żeby wygrywali tę wojnę, bo wiadomo, w Ameryce raczej i tak by nie przeszły te wszystkie bzdury, które wypowiada Putin. Chociaż to było różnie też za czasów Trumpa i też to, co Trump dzisiaj powiedział, zresztą idiotycznego, ale żeby i Unia Europejska, i sama Polska, i też Ukraina, żeby się też jakby no broniły przed tym atakiem rosyjskich troli. To znaczy mi się wydaje, że Rosja jest generalnie rzecz mówiąc dzisiaj na 2022 jest najniebezpieczniejszym państwem na świecie. Ile to państwo wytworzyło troli? W większości to są właśnie trole, bo oni mają tylko taką broń, no co oni, broń mają swoją gospodarkę, znaczy broń w sensie w cudzysłowie broń, że silną gospodarkę, no oni mają tylko te trole, tylko mieszanie ludziom w głowach, tak, poszczególną ingerencję w wybory, popieranie jakichś skrajnie prawicowych partii, które wygadują bzdury i dzisiaj dziwnie wszystkie bronią, że tak powiem, tego, co wyrabia Władimir Putin. No, tak naprawdę, że ten kraj tak naprawdę, no mówię, używa takich dziwnych rzeczy do mieszania światem, które naprawdę mogą potwierdzać tą tezę, że Rosja jest najniebezpieczniejszym państwem na świecie. A jeszcze a propos tego, Unia Europejska tak naprawdę, dzisiaj widzimy, jak potrzebny Unii Europejskiej nie jest Unia Europejska, bo Unia Europejska to jest, mi się wydaje, na dzień dzisiejszy mrzonka, bo no, wszystkie państwa by się musiały zgodzić, tak, cały Parlament Europejski i również
No tak, i Komisja Europejska to nie jest, wydaje mi się, rana, natomiast taki region europejski, wydaje mi się, ja nie mówię, żeby ten region europejski był na Ukrainie, bo może, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach absolutnie byłby niezbędny, patrząc na potencjał gospodarczy wszystkich krajów unijnych, no to przecież taki niewielki region europejski jesteśmy w stanie spokojnie sfinansować, zresztą Unia Europejska w tej perspektywie 2021-2027 już 11 milionów euro w sumie. Ja wiem, to jest mało, ale dobrze, że cokolwiek jest, około chyba 11 miliardów euro, jest ten, wreszcie Unia Europejska ma swój budżet obronny. Oczywiście dobrze by było, żeby było więcej, ale dobrze, że jest tyle. Dobrze, że przynajmniej mamy to. Mam nadzieję, że w przyszłości mam nadzieję, że doczekam się, dożyję takich czasów, że Unia Europejska będzie mieć wreszcie jakiś swój region. No ogólnie miejmy nadzieję, że doczekamy się takich czasów, gdzie Unia Europejska będzie tak naprawdę w końcu superpaństwem, jednak takim na wzór Stanów Zjednoczonych, bo jednak to jest też jakby takim kluczem też w obronie przeciwko Rosji, bo nie oszukujmy się, Rosja moim zdaniem prędzej czy później, ona chyba raczej dąży do zmniejszania się niż zwiększania, że Rosja się zmniejsza jednak i że nie wiem, być może tak będzie i podejrzewam, że być może po Putinie, no chyba, że będzie kolejny taki Putin czy Stalin kolejny w Rosji, że po prostu, że jednak Rosja się tak na tyle podzieli, że po prostu no państwa, no będzie, nie wiem, kilkanaście państw, może kilka państw z tej Rosji, bo no to nie wiem, czy jest w stanie się utrzymać w jakimś stopniu w tym momencie ta Rosja, a też druga kwestia jest taka, że no mówię, no też coraz silniejsza Unia Europejska, no nie zapominajmy, że Unia Europejska w tym momencie, według różnych danych, jest nawet drugą gospodarką świata, bo też nie wiadomo, co z Chin, znaczy różni się to mówi, no niektórzy mówią, że Chiny już wyprzedziły Stany Zjednoczone, niektórzy mówią, że już są blisko, a niektóre dane mówią, że no między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mniej więcej gospodarczo jeszcze się wciska właśnie Unia Europejska, cała gospodarka Unii Europejskiej. No a Rosja jest daleko, daleko w tyle, czy to za Japonią, czy to za Brazylią chociażby. Nie, no spokojnie, jeżeli chodzi o Chiny, one są jeszcze, znaczy ja patrzyłem właśnie w dane Banku Światowego, wydaje mi się, że one są najbardziej wiarygodne, czyli PKB per capita według siły nabywczej dodała międzynarodowego z roku 2017, no nie, no to tam z Chiny są znacznie za Stanami Zjednoczonymi. Z tego co mi to chyba wygląda tak, że na 2000 chyba nawet 20 rok było tak, że Stany Zjednoczone miały chyba 19 bilionów dolarów, Unia Europejska chyba 17 bilionów, a Chiny 12. No tak. A czy Unia Europejska jest potęgą, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe? Mało kto wie, że Unia Europejska ma ponad 60 umów o wolnym handlu podpisanych z różnymi państwami. O, właśnie mam teraz dane Banku Światowego. No to tak, PKB, no wiadomo, Chiny mają jeszcze dużo trudności, także pod to trzeba brać poprawkę. Nie wiem, czy jest jakiś wzór, który bierze poprawkę 17 tysięcy, no tam lekko ponad 17 tysięcy, no ale wiadomo, Chiny mają jeszcze ogromną ludność, także pod to trzeba brać poprawki. Russian Federation, blisko 30 tysięcy, Polska, a nawet więcej niż 31, 34, ponad 34 tysiące, jeżeli chodzi o PKB per capita na głowę według siły nabywczej dodała międzynarodowego z roku 2017. Znaczy Unia Europejska właśnie jest potęgą, bo Unia ma przecież podpisanych ponad 60 umów o wolnym handlu. Widzimy, jaką umowę podpisano między innymi z Wielką Brytanią, że Wielka Brytania wcale nie miała korzystnej umowy ze względu na to, że Unia Europejska walczyła o swoje, jeżeli chodzi o prawa, jakie Wielka Brytania ma mieć na jednolitym rynku i dobrze. Także no mówię, no Unia jest potęgą, w sumie tak jak mówimy, no pewnie jesteśmy drugą gospodarką, jeżeli chodzi o GDP per capita. PPP, ale no tak jak mówię, no Komisja Europejska, my też jesteśmy generalnie potęgą, jeżeli chodzi o jednolity rynek europejski. No Amerykanie, nawet mówię i to mówię z pełną odpowiedzialnością, Amerykanie o czymś takim mogą sobie pomarzyć ze względu na to, że jest większy protekcjonizm pomiędzy poszczególnymi stanami. Fakt Unii Europejskiej też trzeba zwracać protekcjonizm, na przykład jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, że to przeszło, ale mówię, no
mamy, że tak powiem, mamy zdecydowanie więcej atutów niż Federacja Rosyjska jako całość Unia Europejska. Jakie ma Władimir Putin próbuje tworzyć jakąś Unię Eurazjatycką, wiesz, mówię jakąś, bo to ma być niby jakaś przeciwwaga do Unii Europejskiej, a tam są wszystko, do tej Unii Eurazjatyckiej należą państwa autorytarne, które gospodarczo są zdecydowanie słabsze niż jednak potęga państw unijnych. No właśnie i mam nadzieję, że w sumie w taką stronę to będzie szło, no bo nie oszukujmy się, no być może w przyszłości w jakimś tam stopniu, może nie wiem, za 100 lat, albo może i szybciej, będzie tak, że jednak nawet Afryka gdzieś tam się zjednoczy, bo przecież już mają Unię Afrykańską, chociaż tam będzie dużo trudniejsze oczywiście, bo mamy i konflikty religijne, i konflikty tam gdzieś jeszcze terytorialne, więc różnie może być zresztą w Europie samej, podejrzewam, że nie będzie do końca tak, że my przyjmiemy całą Europę, czyli tam Bałkany. Wiadomo, Chorwację się udało przyjąć i tak dalej. Ale no nie wiem, czy Serbię, Czarnogórę, czy Kosowo uda się jakoś tam zgarnąć. Czy Macedonię Północną, która tam aspiruje, co prawda, no też dlatego i zmieniła flagę, i zmieniła nazwę państwa, bo Grecy i Bułgarzy nie wiedzieli czemu z jakichś tam dziwnych pobudek historycznych zaczęli ich blokować niepotrzebnie i do NATO, i do Unii Europejskiej. No ale liczę, że mimo wszystko naprawdę wraca gdzieś tam, no zobaczymy. No, najbardziej się boję jednak mimo wszystko o Bałkany, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, wydaje mi się, że to są mrzonki, żeby w najbliższych, nie wiem, bezpiecznie, żeby powiedzieć, 7-8 lat, żeby jakikolwiek kraj wszedł do Unii Europejskiej. Przypomnę, że ostatnia była Chorwacja w roku 2013. Minęło już, 9 lat. 9 lat minęło. No prawie 9 lat tam minęło, także wydaje mi się, że naprawdę w perspektywie 7-8 lat nie ma szans, żeby jakiekolwiek państwo, trzeba spełnić warunki też, wszystkie państwa muszą się na to zgodzić. No to też nie jest takie hop-siup, No Polsce od odzyskania tego długiego odzyskania podległości w 1989 roku minęło 15 lat, odkąd żeśmy weszli do Unii Europejskiej. Także nie jest to takie proste. To znaczy, wiesz, no nie oszukujmy się, no być prawdopodobnie następny państwem, które dołączy do Unii Europejskiej, może być też właśnie Ukraina, bo też o niej się mówi, no też być może Mołdawia w jakimś tam stopniu. Zobaczymy, jak to będzie po prostu. No też mogę. A też no po prostu będzie tak, podejrzewam, że no nie wiem, no. Miejmy nadzieję, że jakoś tam to będzie wyglądało, bo też jednak Ukrainę potrzebujemy, a też wiadomo, że no mają być jakieś tam przyspieszone jakieś procedury i wdrożenia Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO, że Ukraina zacznie spełniać te procedury. No z NATO może być trudniej, chociaż myślę, że NATO może spokojnie gdzieś tam ominąć ten paragraf o tym, że mają być stabilne granice, no bo nie oszukujmy się. To jest też ważna sytuacja i dla całej Europy, dla całego NATO, no i też dla Ukrainy samej, żeby jednak powstrzymać tę Rosję. Nie, z całym szacunkiem dla Ukrainy. Oni bardzo dużo reform zrobili w ciągu tych 6 lat, ale no w najbliższym czasie no nie widzę szans, żeby Ukraina stała się do Unii Europejskiej, no, mają nierozwiązany konflikt graniczny, dalej to jest bardzo słaba jednak gospodarka, tak mówię, tylko jest PKB per capita według siły nabywczej, tylko jest bogatsza od Mołdawii w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, w Europie. Więc no wydaje mi się, że no nie ma w najbliższym okresie szans, żeby Ukraina, w całym szacunku, ja życzę jak najlepiej Ukrainie, tak, bo że tak powiem, silniejsza Ukraina to też silniejsza Polska, tak, pod różnymi względami. Ale mówię, no w najbliższym czasie, no nawet najperspektywie wydaje mi się, 10 lat nie ma szans na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, czy też do NATO. No NATO to jest już, to wspomniałeś, Szymon, jest inny problem, bo nie mają związanego konfliktu granicznego z wiadomego powodu. Na tym też zależało Putinowi. A teraz mam też informację sprzed chwili, że parlament ukraiński zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całej Ukrainy na 30 dni z możliwością przedłużenia. No wiadomo, że nie licząc też obwodów donieckiego i ługańskiego, no bo tam już są specjalne zasady od dawna. Oraz też czytam z konferencji Neda Price'a w Stanach Zjednoczonych, że nawet Chiny
prowadzą i dążą do tego, dogadały się ze Stanami Zjednoczonymi, żeby rozwiązać konflikt rosyjsko-ukraiński drogą dyplomatyczną, czyli być może to jest jakaś pierwsza współpraca od naprawdę lat między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no, które też mogą na tym konflikcie rosyjskim wiele stracić. Może o Tajwan się rozchodzi, że Ameryka popuści, jeżeli chodzi o Tajwan, ale to są takie moje dywagacje, nic konkretnego nie wiem. To znaczy, ostatnio też o tym pisałem artykuł i powiem ci szczerze, że mam takie wrażenie, że no jednak Chiny, co by o nich nie powiedzieć złego, że no to Chińczycy wymordowali w XX wieku największą ludność przez swoje głupie działania, to mimo wszystko mam wrażenie w ostatnich, też no może po części też sytuację w Hongkongu, jak rozwiązywali, też było dosyć krwawo tam, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Chińczycy starają się, może też ze względów PR-owych, nie rozwiązywać ostatnio konfliktów właśnie kwestiami zbrojnymi, a raczej jakimiś sankcjami typowo właśnie finansowymi, czy jakimiś tam blokadami. I wątpię, żeby doszło do jakiegoś zbrojnego przejęcia w Tajwanie, bo to by się nie opłacało po pierwsze Chinom ani gospodarczo, ani też wizerunkowo moim zdaniem, bo jednak Chiny chcą być tam potęgą gospodarczą, a dobrze wiedzą, że na wojnie tylko i wyłącznie stracą. To znaczy niestety ubolewam, że Chiny w ostatnich latach za rządów Xi Jinpinga no niestety poszły do tyłu pod względem tworzenia nowych firm, pod względem, że tak powiem, nazwijmy to rzeczy korzystne dla długookresowego wzrostu gospodarczego. No to niestety Chiny się cofnęły. No. Jest tam problem z Ujgurami, zresztą ten problem był podnoszony podczas już minionych igrzysk olimpijskich w Pekinie, no jest tam, no generalnie no Chińczycy, no oni badają, może gdzieś tam będą konfabulować pomiędzy, no mówię, no w Rosjanie w ogóle nie chcą inwestować, tak, no, no wiedzą o tym, że muszą inwestować w krajach zachodnich, dlatego, że tu jest zdecydowanie lepszy kapitał i bezpieczniejsza nawet dla Chińczyków własność, tak, własność prywatna w tym, w takim sensie. Także no, że no, wiadomo, że oni też będą prowadzili właśnie politykę no, tak zwaną elastyczną, jak to się mówi. No tak, oczywiście i też na pewno to też pokazał też COVID po części, że no, oni potrafią bardzo mocno manipulować, bo przecież nie oszukujmy się, to Chińczycy zablokowali tak naprawdę jakiekolwiek działania covidowe przez pierwsze 4 miesiące istnienia pandemii rzekomo w samych Chinach, ale no też sam jestem gdzieś tam jakimś tam po części przykładem tego, że no tak naprawdę COVID-19 był już w Polsce nawet na przełomie 19 i 20 roku, bo sam zachorowałem 1 stycznia 20 roku na coś, co naprawdę przypominało bardzo mocno COVID, a w okresie grudniowym byłem co najwyżej tylko raz w Poznaniu, także a wątpię, żebym tam to złapał, bo raczej nie ma ku temu przesłanek, tak myślę przynajmniej, żebym to złapał właśnie w Poznaniu, więc no Chińczycy potrafią konfabulować i tak samo nie wierzę w to, że w Chinach było tylko 90 tysięcy przypadków COVID-u, tak samo z przypadkami śmierci, myślę, że to było no przynajmniej 1000 razy tyle, że mogło, podejrzewam, że spokojnie w Chinach mogło być nawet 90-100 milionów przypadków COVID-u, zgonów, no różnie może być, no bo zależy też jak oni to leczyli i jak to liczyli, i też ile osób zmarło też w tym okresie między połową 19 roku a początkiem 20. Więc no Chiny są do tego zdolne. Pytanie faktycznie, czy będą dosyć twardo stąpały po ziemi, jeśli chodzi o konflikt z Rosji z Ukrainą, czy staną po stronie Stanów Zjednoczonych, czy jednak mimo wszystko pójdą w stronę Rosji? Znaczy ja powiem tak, a propos Chiny, ja... No, akurat wierzę w dane Banku Światowego oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc o danych gospodarczych Chin ja podchodzę z dużą rezerwą jednak, bo no nie wiadomo co oni, że tak powiem, podają świat. Jeżeli chodzi o COVID-19, bo tu już też Szymon powiedziałeś, no generalnie rzecz biorąc, gdyby Chiny powiedziały wcześniej, tak naprawdę jak ta pandemia już u nich była, powiedziały co się dzieje, że mają problem, To wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że nic by nie było na świecie, tak? No a było to, co... Znaczy jest to, co jest. Właśnie przez Chiny, że się nie chciały przyznać do
że wielkie mocarstwo się nie chciało przyznać do tego, że o nich wyszedł wirus, tak? To znaczy, także, mówię. Kontynuuj. No właśnie, no chciałem powiedzieć, że ta Deng Xiaopinga koniec lat 70. no to jednak Chiny wykonały ogromny krok do przodu i o tym naprawdę nie można zapominać. Ja nie mówię o tym, że Chińczycy, że tak powiem, wtedy znaczy zrobili krok do przodu, jeżeli chodzi o długookresowy wzrost gospodarczy, natomiast no niestety nie poszli w ślad za tym, za państwem praworządnym, za prawami człowieka, za szanowaniem mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, mniejszości religijnych i tak dalej. Także tu niestety, że tak powiem, Chiny nie zrobiły kogo do przodu. Oczywiście mówiłeś jeszcze wcześniej o Mao Tse-tungu, no facet kiedy rządził Chinami, no to przecież więcej ludzi zginęło niż wszystkich ludzi razem wziętych podczas II wojny światowej. Z głodu w Chinach przecież była tragedia, tak, w latach 60., jeżeli chodzi o to, ile ludzi tam umierało z głodu. No i to tak przeszliśmy w sumie tak od Rosji do Unii Europejskiej, teraz do Chin, jeszcze się pojawił temat COVID-19. No bo trochę to wszystko jest powiązane, to tak trochę też jakby, jak trochę z tym memem o tym, że nagle COVID-19 przestał istnieć przez konflikt na Ukrainie i po prostu, no, przepraszam, w Ukrainie, bo też tak powinno się mówić, ale no tak myślę sobie teraz, no to wszystko gdzieś tam, wiadomo, ma powiązanie, no może nie sam COVID z tym, chociaż podejrzewam, że gdyby nie COVID, to też może Putin by zaatakował Ukrainę szybciej, no bo tak jak już mówiłem, no w 2020 roku Rosja miała ogromne straty z tego tytułu, że no i ropa i gaz były na wręcz na minusowych stawkach, że musieliby dopłacać tak na dobrą sprawę do sprzedaży. Ale tak wracając jeszcze do tej Rosji i do Ukrainy, że po prostu no jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie, bo jednak Putinowi kompletnie się ta wojna nie opłaca, a tym bardziej, jeżeli dobrze widzi jedność Zachodu, bo z różnymi tam, wiadomo, skutkami, że jednak Niemcy się trochę opóźniali w tę pomoc, z tą pomocą. Też trochę, wiadomo, Polska, też jakieś inne, że tak powiem, inni mniejsi gracze w różnych państwach, tak Marine Le Pen we Francji, czy nawet gdzieś tam, no tak mówię, też AfD w Niemczech, że po prostu Putinowi tak czy siak to się nie opłaca i jestem ciekaw, jak on wyjdzie z tego, bo no nie wyjdzie w każdym temacie, w każdej kwestii nie wyjdzie z tego z twarzą, bo jak stchórzy, będą mówić, że stchórzył i że po prostu, no i w Rosji będzie tak naprawdę skończony, bo miał być wielki jakiś tam wielki odnowiciel wielkiej Rosji, a się okaże, że tak naprawdę jeszcze więcej stracił niż zyskał, a jeżeli pójdzie na całość i zaatakuje gdzieś Ukrainę do Kijowa, dajmy na to, bo raczej wątpię, że dojdzie aż do Lwowa, na razie w każdym razie, to będzie skończone na arenie międzynarodowej i po prostu no dla niego to będzie koniec dyplomatyczny kompletnie. Po ile myślę Europa sobie dała gdzieś tam wcisnąć konflikt w Gruzji, później te separatystyczne gdzieś tam te wojenki najpierw w Donbasie i w Ługańsku, gdzie oficjalnie wojsk rosyjskich nie było, ale jeżeli tutaj wkroczy autentycznie z wojskami rosyjskimi terytorium Ukrainy dalej niż w tych granicach separatystycznych, a prawdopodobnie do tego dojdzie, no to będzie w tym momencie skończony całkowicie na arenie międzynarodowej. I no, on dojdzie, no tak jak mówiliśmy, to nie jest ta Ukraina z roku 2014 wojskowy, dzisiaj to jest silniejsza Ukraina, także no silniejsza od Polski. Silniejsza od Polski. To jest silniejsza od Polski? Ukraina. Wojskowa. Nie wiem, nie jestem taki kompetentny w tematach wojskowych, żeby to ocenić, kto jest silniejszy. Nie jestem na ten temat ekspert. To znaczy, wiesz, ja też nie jestem jakiś tam na ten temat, ale czytałem takie dane, że chyba w zeszłym roku już Ukraina wyprzedziła w rankingach tam wojskowości jakiejś tam, że wyprzedziła już Polskę nawet, bo naprawdę ta ich armia zaczęła się mocno odbudowywać właśnie od tego 2014 roku przez ciebie wspomnianego. Jestem teraz, teraz badaczem ilościowym, także ja do rankingów, że tak powiem, no musiałbym te rankingi zobaczyć, jaką metodologią się opieram i tak dalej, ale zostawmy to. Nie wiem, nie jestem w stanie ocenić wiarygodności tych rankingów.
Nie widziałem ich na. No to myślę, że pomału chyba będziemy kończyć, bo tak już prawie godzinę dywagujemy, tak też myślałem, żeby ten pokój trwał około godziny pierwszy. W każdym razie zobaczę, czy będziemy dalej gdzieś tam debatować, dyskutować. Mam nadzieję, że też będzie więcej osób, także też was będę na pewno prosił, jak będę tworzył taki pokój też wcześniej, jakieś tam rozpromowanie tych pokoi, bo jednak no, mamy sporą konkurencję już takich starych wyjadaczy, z tego co widzę też po stronie opozycyjnej przede wszystkim, bo już nie mówię o tych prawicowych pokojach kompletnych, gdzie są kompletnie odjechani w swoim temacie, to po prostu dziękuję wam za obecność, za uwagę. Tobie dziękuję, Franek, za merytoryczne pociągnięcie też dyskusji. Też dziękuję naszemu poprzedniemu gościowi, który na chwilę zawitał, tam chyba jakieś problemy techniczne miał i wyszedł. Także dziękuję wam za uwagę. Możesz jeszcze na koniec coś, Franek, dodać ewentualnie. Dziękuję tobie, Olku, za to, że w końcówce też dołączyłeś. Mam nadzieję, że jak nie będziesz miał jakichś tam też różnych sprawach w szkole, to będziesz mógł dołączyć. I możesz, Franek, też coś powiedzieć na koniec. Nie, no już temat wyczerpałem. Znaczy wyczerpaliśmy w sumie temat do, wydaje mi się, bardzo. Też tak, myślę, tego już tak pomału kończymy właśnie. No zobaczymy, zobaczę też, jak często będę takie pokoje tworzył, czy raz, nie wiem, w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu. Także już wam się zapowiadam. Ten pokój będzie dostępny na pewno w serwisie Spotify, być może też na YouTubie po prostu jako w formie dźwiękowej, plus tam jakiś tam statyczny obrazek. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie. Też jutro będzie drugi odcinek Odkłamywanie wiadomości. A już mogę zapowiedzieć, że w tym odcinku, bo dzisiaj miał być, ale też przez to, że mój komputer z pamięcią trochę odmówił posłuszeństwa, już tam załatwiłem sprawę, no ale to dopiero jutro będę montował. Ale już mogę powiedzieć, że na pewno będzie to bardzo, bardzo gruby temat, bo właśnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę powstały w niedzielę dwa takie mocne tematy, które po pierwsze mówiły o rzekomym bardzo mocnym działaniu Unii Europejskiej przeciwko właśnie demografii w całej Unii, żeby po prostu było jak najmniej ludzi. Porównywali wręcz to po prostu z polityką chińską. Oraz też temat był taki, że mieliśmy, że po prostu, że Tusk zły i tak dalej, że znowu Tusk jest winny wszystkiemu. Także w kontekście ataku na Ukrainę po prostu, no, słabo to wyglądało. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych, mam nadzieję, odcinkach debaty i opinii. Naprawdę.